No, trzy gołębie już mamy. Koledze Damratowi gratulujemy. Drugie miejsce. Za chwilę porozmawiamy, po czym ten gołąb jest, bo rodowód akurat mamy, jeden z większych hodowców, który pełną dokumentację dostarczył, ale tutaj z Maćkiem porozmawiamy. Teraz mamy, popatrz, trzy gołębie. Przeczytaj jeszcze raz. Tak, są trzy. Wszystkie. Tam siedzą tam jeszcze dwa obce. No, dlatego było pięć, nie? I siedzą sobie na dachu. Zaraz je pokażemy. Pokaż, pierwszy gołąb był kolegi MacGyver. Skąd to jest oddział? Czekaj, 084. No, co to jest? Nie pamiętam. Nie, później Damrat, jest drugi Damrat Pysiek i Paweł Krzysztof Pawlak. Tak, Paweł 0384. Krzysztof Pawlak. Trzy gołębie i mają bardzo dobry czas, bo mają w ogóle prędkość 1530. Ile czasu trwa i nie ma nic. Nie ma nic, czyli te gołębie widać się wybiły. Tutaj jeszcze zobaczmy, bo ja tu przejdę, pokażę. Mamy te pięć gołębi było, a tutaj o, te dwa siedzą sobie na dachu, ale są czyjeś. Po prostu się gdzieś tam z nimi zabrały. Zabrały się. Ty jesteś zestresowany trochę, widzę. No jestem, bo gdzie na następne. To już jest, słuchaj, to już jest 15, parę minut po czasie, 15. Tak. Nie, ile to, o której tamte były? Nie wiem, zobacz. Ja jestem pełen optymizmu, bo jak już są pierwsze gołębie, to za chwilę się pojawią następne. Ja podejrzewam, że przyleci jakaś większa grupa. 13 to jest ostatni, bo to jest 10 minut. No ale Maciek, ja zobaczę, przyleci jakaś większa grupa. Gdzie, oczywiście straty będą, to cudów nie ma. Kibice nam dopisali, zobaczmy tutaj wszyscy. Trochę oddziałów leci, to no, gdzieś tam trochę. Ale na tym też to polega, no. Wszystkie zasady są i warunki dla wszystkich takie same. Tak jest. Dokładnie. O. Także gratulujemy, ale kolegę Damrata tutaj, jak przerwie na chwilę. Tu pójdę na chwilę. Tutaj kolegę, jeżeli można poprosić. Ten gołąb widzieliśmy, no, po czym to jest ten, co jest ten drugi? Po gołębia. Muszę poczytać, nie to, pamiętam. To przecież patrzyłeś przed chwilą. Ale nie mam okularów. Dobra, to za chwilę się zapytamy. No jest gołąb numer 4. Wierzymy, że się też odbije. Ile mamy po czasie czas? Minut mniej więcej? 20 parę minut. 20 parę minut. Już nas chyba film zdążyliśmy zamieścić w tej pierwszej części z przylotu. Ale mamy 4 gołęba, no, nie chcę wejść. Maciek go woła. Coraz więcej kibiców mamy, tu widzimy kolega Plata, kolega jeszcze i przedstawi. Marek Piaszczyński. Tak, tu i Gdańsk, Floresie. Gdańsk, numer 0 ile? 057. To tam kolega Paliborek chyba do was przyszedł, czy nie? Taki młody, z Rzeszcza. Ja jestem troszeczkę na razie, dobra, nie lotuję, mam przerwę. Patrzymy tutaj w każdym razie. Mamy tego gołębia numer 4 już. O, i teraz tego gołębia, trzy tamte były z tego po prawej stronie, a z tego mamy... Zobaczmy, czy go odbiło, bo on mógł jeszcze nie wejść, już powinno go odbić. Już wszedł, nie, jeszcze nie wszedł, ale... Jeszcze go nie odbiło! Cholera, jeszcze nie odbiło go! Już teraz chyba powinno go odbić, zobaczymy. Jest, jest, kolegi Janusz Schmidt! Janusz Schmidt! To kolega ode mnie z oddziału 0299 czeski od Marka Lipińskiego. Także Janusza Schmidta gołąb 4 przyleciał. Brawo, Marek! Janusza, tylko prosimy, żeby te rodowody dostał do gołębi po prostu, nie? No. Także mamy 4 już kolejne, 4 gołębia. No jest następny już 5 gołąb. Gdzie on jest? Krąży tutaj. No i to się ogląda, kurde, będziemy do wieczora siedzieć, nie macie? Tak, tak. Ty będziesz miał stres? A gdzie jest go? No tu gdzieś lata, no. O, jest, jest, jest. Widzimy białolotek taki niebieski. O. No już pierwsze gołębie, nawet film udało nam się zamieścić. Prędkość miała naprawdę bardzo dobrą. Z takiej odległości 3500 ponad metrów, to jest dobry naprawdę czas. Jest też 6, jest, o, i teraz się okaże, który wcześniej wejdzie. No wchodź, będzie uczciwe wtedy. O kurde. Oj, 7 jest. No wszedł, dobra. Jest 5, 6, 7. Już patrzymy. To jest gołąb kolegi Wiesław Gaczyński i Paweł Krzysztof Pawlak. Wiesław Gaczyński i Paweł Krzysztof Pawlak 2, czyli ten sam hodowca, co miał chyba 3 gołębia.
Ty Maciek może nie gwizd, bo na dach spieprzył. Wstydzi się. Wstydzioch. Tutaj mamy gołębia. Paweł Krzysztof Pawlak jest jako trzeci i Paweł Krzysztof Pawlak jako szósty, czyli dwa gołębie tego samego hodowcy. Mają ciągle bardzo dobry czas, 1377 metrów, ten ostatni ma na minutę. Nie, nie, to jest normalny tipes. Chodź, chodź, chodź! Nie, 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 chyba to ja jedno. Chodź! Chodź, 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 chodź! Patrzmy, niebo wygląda w ten sposób, jeśli mamy żadnego deszczu, jest zachmurzone dalej, ale nie są takie wielkie, no zachmurzone, nie widać niebieskiego tam po tej stronie na przykład, zobaczmy, widać, tutaj nie. Nic, nie chcę wejść. Będzie czekać, no. No. Szkoda, jakby jakiś inny go wyprzedł. No, na to też polega, że musi wejść. Nie? To będzie siódmy, jo. Ale czas mam i tak ciągle dobry. 1300, kurwa. Przepraszam. Naprawdę super czas. 308,5 km, to naprawdę rewelacyjny czas. I to zobaczmy te dwa gołębie, tutaj kolega się przedstawi też jeszcze raz. Marek Kraszyński. Tutaj nie ma twojego gołębia akurat. Nie, ja tutaj za Januszem Szalkowskim tutaj kibicuję, nie? Mój dobry kolega. Czekaj, 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 tutaj jeszcze patrz, w tym małym gołębiku będziemy mieli za chwilę na lot trzy gołębie Janusza Szalkowskiego dane na lot oddziałowy, to też będziemy mógł kibicować. Tutaj też są Janusza oczywiście, ale na razie żadnego chwilowo nie ma. Mateusz, Mariusz Plata, twoje tam w Czersku, gdzie przeleciało jakoś dobrze? 4 był rezerwowy, 16 był normalny i potem jeszcze rezerwowy następny. Czy te rezerwowe tak jakby lepiej? W konkursie. No co wiesz, ale to. To się nie liczy do konkursu. Co, wszedł? I jeszcze przychodzi. Z nad miasta. Teraz ten stąd. Jest stąd. Ten wszedł? Nie. Ale mamy następnego, ósmego gołębia, no tamten nie chce wejść. A to może nie jest od nas. No tak, może być, bo ma tipesa, ale to z innego lotu. Chodź, 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 chodź! Chodź! Poza tym nie ukrywajmy, to jest ich ostatni lot na wolności. I tak się troszeczkę nie wolą się tak bronią, bo teraz sobie jeszcze mogą na niego popatrzeć, polecieć czy coś, ale później niestety... Proszę? Żeby wiedział, że to jest ostatni lot, to by tu nie przyleciało. No czekaj, czekaj. Może coś wyczuwają. Co? Mokry, czyli w deszczu leciał. Też się nie ma. No. Czwarty. Kolegi Pawlaka nie ma tutaj z nami. Nie ma go. A dwa gołębie jego są w tych już sześciu. O, czekaj, jeszcze jeden chyba. No Gamon nie chce wejść, no. Chodź, chodź! Tak jak wspomniałeś, bo nie potrzebnie tak głośno, żeś to tutaj w ogóle przedstawił tą ostatnią ich wolność tutaj. Nie może usłyszał dobrych słów. Słyszałem, kurde, po co mamy to lądować? Takie sprawy musimy w tajemnicy trzymać. Chodź! A mokry jest. Chodź, chodź! O! Spadaj, kurde. Chodź, chodź! Ja może ten grillor spalony na źle działa. O, jest następny? O, grupa cała przyszła, mówią koledzy. 22 już nawet policzyli, zobacz. Kurde. O, tam jest jeden. O, to jest grupa, jest. Są. Są, pojawiły się różne gołębie. Chodź. O,
Jest, jest grupa. O, z 20 gołębi, o, zobaczmy. Siadają. Dąży, o, ale o, wszedł. No, nie będziemy patrzeć chwilowo. Sprawdzimy tylko, czy wszystko działa, tak? Działa, tam się odbijają. Mamy jeszcze 20 gołębi dodatkowych, no to. I z kierunku przyszła, nie? Dwa, cztery. O, tam jeszcze jest 6, 7. Dobra, wchodzą. Jeden na ziemi chodzi. Tam, koledzy, można zobaczyć na internecie, jak się odbijają. Patrz. Bosy, bez obrączki. Aha, bez obrączki dwa. No ja rzeczywiście. O, ten też nie ma. Nie, to tamten, patrz, tamten, ten, no, ale ten nie ma obrączki w ogóle, ten i ten drugi też. Ten, co z białym ma, te dwa to nie mają obrączki te. No, gdzie były różne loty, obloty, no, tak jest weekend po prostu. O, jeszcze jeden przyleciał. O, jeszcze jeden. I tam jeszcze jeden szpaczek. O, ten zmęczony widać. I jeszcze jeden. Te przyleciały z nad miasta już te przyleciały. Wszystkie przyleciały. No. Patrzymy, czy przyleciał nasz ten as. Ile jest, Maciek, odbity? Jest tam, jest, zobacz. O, jeszcze jeden doleciał. Ile tam jest odbitych? Patrzycie tam, panowie? Ile jest odbitych? 28? Tutaj będzie trochę mniej, bo tam przesył muszę nastąpić. O. Ale już mamy te pierwsze gołębie. Chodź, 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 chodź. Ale nie na laptopie, tylko na tym klawiaturze. Dwa są na zewnątrz, trzy. Sobie podejdę, tam te trzy siedzą. Tutaj zobaczę na bieżąco. Są 30 gołębi odbitych, jest tu. Popatrzymy sobie od początku, czy są gołębie, bo tamte trzy chodzą. Pierwszy, tak jak wspominaliśmy, MacGyver, Damrat, Paweł Krzysztof Plawak, Janusz Schmidt, Gaczyński, Krzysztof Pawlak, Adam Połom, Tadeusz Kuźnik, Krzysztof Pietras, Olgier Trusinek, Zbigniew Frulasz, Kozłowski, Jarosław Piwowarczyk, Suchecki, As, Adam Piwowarczyk, Jarosław Kozłowski, Jerzy Olszewski, Arkadiusz Maciej Podyma, Porwicki, Kaszubowski, Noga, Grzegorz, Sebastian, Smułka, Wiki, Sławek, Stanisław Augustyniak, Grzegorz Dietrich, 078, tu koledzy są właśnie, Draft, Darek, Radosław Piętak, Zbigniew Koleksiak, Michał Bobro i Gusztyn Kwolek. To jest 30 i te 3 jeszcze chodzą, nie? Aha, odszedł bez obrączki, no to tutaj jeszcze 2 zostały, ale to też nie wiemy. Nie, jeden został, tak? Ten bez obrączki. Aha, to ten bez obrączki? No tak jak mówiliśmy. A, jo, ten nie ma obrączki, ten nie ma, dobra. I siadają 4 kolejne gołębie. Następne takie kilkuminutowe przerwy i teraz 4 następne są, połowy wchodzi, widzę 2, 4, 5, a tam chyba jeszcze został ten jeden nieodbity. Zobaczymy za chwilę na wszystkich listach. Ty zamknij te drzwi, bo one patrzą, jak ty gwizdasz i chcą wejść tam. No ale tam wchodzą, nie, tam wchodzą, tam tego głębnika widzimy.
starają się. O, jeszcze jeden doleciał. Tam z nad Gdyni widzę. O, jeszcze jeden jest. Cały czas kapią, widzę. Teraz już od pewnego czasu. Przerwa była tylko między tymi pierwszymi gołębiami, trzema, czterema, czy tam trzy czy cztery były? Cztery. Tam trzy, to była przerwa. Teraz już kapią. Popatrzymy sobie, teraz Maciek je woła, my popatrzymy, mamy 36 gołębi odbitych. Jeszcze doszły nam Stefana Odockiego, Rafała Czyżewskiego, Lenas Kruk, Jerzy Olszewski, Rurarz Zbigniew, Egony z Ornety, Janusz Szalkowski. No, Szalkowskiego Janusza są, także Witkowi powiecie, że brata są gołębie. Kuzyna. Witka jest jeden, Wojtek, twój jest jeden, Janusza Szalkowskiego. Także warto było przyjechać kibicować. Co? Te dwa są tam, 30 par jest odbitych, jeden czy dwa. Ile? Tam Mejera. Wszedł następny. A jak tam drużynie są ostatnimi? Może nie wiem. Albo nie da rady tak połączyć tego. O, jest grupa cała! Też 10-20 gołębi od tyłu. No. Deszcz. No, dlatego nie są mokre, nie? Bo też widzę, nie wyglądają na takie. No. No, ale one musiały pokonać naprawdę. Te pierwsze gołębie trzy pokonały chyba duży, takie mocne były, bo naprawdę prędkość miały super na 385 km, 1500 ponad metrów na minutę. Na taką odległość to jest. Naprawdę, to jest bardzo dobra prędkość. No, tu mamy dwa ostatnie, które. Nie, tam jeszcze chodzą. Tam. Teraz popatrzymy, jak na innych wspólnych gołębnikach. Jeszcze tutaj u kolegów na WG Mazury, jak te gołębie przychodzą. Czy może u kolegi Sebastiana stoi, to będziemy sobie patrzeć. Aczkolwiek Sebastian już na pewno jakieś gołębie ma, bo Mariusz Plata nam mówił, że patrzył tam. On ma też swoje gołębie, tak dlatego obserwuje. Więc no, nie jesteśmy w stanie tak na bieżąco wszystko pokazywać. O, jeszcze został tylko jeden na zewnątrz. O. Ile jest Maciek wszystkich? Maciek. 60 kilka. No. No, ten jest ostatni, chodzi. No, ten jeden chodzi, ale pojawił się. Drugi też chyba. Jeden tutaj. I drugi, dwa następne, tak. Ile? One latają tutaj teraz jeszcze. Patrz, ten jeden co się nie odbił, czekaj, chodzi. I ten pewnie prędzej wejdzie. I jeszcze jeden.
I tam dwa kolejne. Wszystko z nadmiasta, że tak powiem. O, tak, to... O, jeszcze grupa też przychodzi. Ale z nadmiasta, wszystko z nadmiasta. No miasto Bekołębiu ma tak. No, to... Pięć sztuk przyleciało. Jeszcze chyba jeden nie wszedł. Dwa te nie weszły. O, jeszcze są cztery następne, czy pięć? Pięć. Ale mamy teraz co oglądać. Najważniejsze, że nagrody rozdamy. To jest najważniejsze. Maciek oczywiście pewnie nie jest zadowolony, że nie przyszła żadna grupa wielka, ale jest 375 km, to tak nie da rady, żeby przyszło całe stado. Dwa, cztery, o, jeszcze jest. No ale tutaj o to chodzi właśnie. Ale cały czas mam... I za chwilę się festyn zaczyna, bo tu mamy w Kosakowie festyn wiejski, miejski, bo to miasto, tak? Miasto? Miasto? Gmina. Gmina. Za chwilę się rozpocznie. O, jeszcze następne przyszły. Płowy takie widzimy. Później jeszcze dzisiaj mamy koszowanie gołębi na ten, z tego gołębnika mamy na lotu, tutaj będzie w oddziale. No ale najważniejsze, że tutaj już mamy, że tak powiem, gołębie z tego lotu, bo to jest bardzo ważne, hodowcy cały rok czekają. Tutaj Maciek się widzieliśmy, stresował na, tam zdrowotnie, to na pewno też jakoś odczuł, ale te gołębie przyleciały. Mieliśmy bardzo ładny lot, bo 385 km i pierwsze gołębie były bardzo szybko. Pokazały, że jednak to są gołębie, które wyprzedzają, potrafiły sobie poradzić tym, z tym lotem przez morze i miały bardzo dobrą prędkość, 1500 metrów na minutę ponad, to jest naprawdę dobra prędkość. Tutaj ten jeden jeszcze nie chce wejść, a kolejne przychodzą cały czas tutaj. Zawsze czekamy teraz na jakieś... O, jeszcze, o, trzy następne siadają, widzimy. No, będziemy podejrzewać, o, czwarty, do wieczora będzie piąty. Do wieczora będziemy tutaj oglądać pewnie przylot tych gołębi. Oby przyszło ich jak najwięcej. Tutaj koledzy, ile tutaj was jest takich, co mają swoje gołębie, co przyjechaliście niepotrzebnie na lot? Tu widzimy kolega... Jeden dany, jeden jest. Jeden jest. Masz, bo ty mało gadasz, wiesz. Tutaj mało... kolega Damrat ma... Przestań. Mało gadasz. Przestań. Bardzo ładnie. Marek, ty nie miałeś żadnego. Ty po prostu przyjechałeś kiełbaskę zjeść, nie? Kibicować kolegom. Aha, dobra, patrzymy. My tutaj cały czas obserwujemy. A ty Janusza Schmidta reprezentujesz po prostu z oddziału Czersk. Tak. No właśnie. To się tak fajnie ogląda właśnie, jak one przylatują, kurde, po kolei. Mamy czasu trochę. Roku to przecież jak oglądaliśmy, to moment, cała grupa. I w deszczu. No i w deszczu. Ale czas miał naprawdę bardzo dobry. Byłem zdumiony, ja się spodziewałem, 12 godzina myślałem, kurde, 11:10, tak? Czy tam 9, kurde, to naprawdę bardzo dobry czas. I zobacz, prawie już wszystkie, jak ten, jeszcze płowy tam nie chce wejść. Zaraz sobie sprawdzimy, chyba nie wiem, z 80 gołębi pewnie już. Sobie tutaj popatrzymy. Nie, to 90 jest już, 90. Bursztyn Kwolek, Dariusz Draco, innego, co no tam na internecie wszystko mamy. Patrzymy też jeszcze, bo co warto odnotować, o, tu dwa płowy, nie, tam szpak. System nam bardzo dobrze działa, służy, anteny systemu AMC się naprawdę nam bardzo dobrze sprawdzają. Mamy do tego oczywiście swój program, który je obsługuje. Nie mieliśmy nigdy żadnych problemów teraz z nim tutaj. Ładnie tutaj wszystko nam działa, wysyła na internet. Wyniki są też czytelne, dzięki temu możemy też wszystko to oglądać. Ty Maciek, a te wróble to są te, to są też zaczipowane hodowlane. Tu trzy następne są ptaki.
Te połowę, zobacz, się opierdzielają. Zmęczone są, strasznie. Zmęczone, no ale to Maciek, to nie miały do, lekkiego odlotu? Mocno tempo lotu miały. Te, co ciągle ostatnie przylotują, mają prędkość, już popatrzę, ostatnie. Ostatnie mają prędkość 1277. One mają ciągle, Maciek, 1277 metrów na minutę. To jest 1277, to jest ciągle dobra prędkość. Ta czołówka to jest warta w ogóle zainteresowania, no, się. I tam tym bardziej, że jeszcze no, tam jest w czołówce dwa gołębie kolegi Pawlaka. No, no, no. To ja mówię, warte zainteresowania, tak, czyli warte kupienia. Zakupienia tych gołębi. Ich może być przyszłość. W przypadku to tak nie ma do końca? Mm-hmm. Tym bardziej, że te gołębie nie, naprawdę... Na jest to... to nie ma przypadku. To już... Dokładnie. Nie. Tym bardziej, że tutaj my te gołębie też jeszcze trzeba przyznać, że na kolegi Maćka Wudzika tutaj na gołębniku dużo tych lotów po prostu i żaden lot nie został odwołany praktycznie. Nie. Przesunięty minimalnie, ale wszystko się odbyło. 7 lotów treningowych, tak? Czy coś takie konkursowych, treningowych, bardzo dużo. I notabene te nasze gołębie, to jest wspólnego gołębnika, które, tego naszego gołębnika, które teraz popatrzymy, mamy go przed tym. One jeszcze dzisiaj będą, o, koszowane, ale 3 przylatują następne. O, pięknie. Miały taką prędkość, a tutaj wspominasz, że było dużo treningów. O, cała grupa. To już ponad 100 będzie miał, Maciek. Kurde, to już odetchniesz. Ale pięknie jak wchodzą te, a zmęczone są. Są zmęczone, naprawdę. Maciej, na pewno przyleciał biały. Cieszy, kiedy... Kibicujemy tym gołębiom, one przychodzą, odbijają się, patrzymy. Mamy możliwość wspólnie spędzać czas. My jako hodowcy gołębi, to jest to, co nas łączy właśnie, to jest ten cały urok. Ja wiem, że jak hodowcy będą między sobą tam świnia... Jesteśmy zjednoczeni. Ale tak, o to chodzi właśnie. Gdyby Polacy tutaj byli tak zjednoczeni na obczyźnie, jak my tutaj, to byśmy dobrze, że za granicą wyglądali. No, ale tutaj jest super. Z tym zjednoczeniem za granicą to u nas jest ciężko. No. Jestem tam, to wiem, jak to wygląda. O, jeszcze jeden przylepił. Patrz, tutaj znowu z 20. O, kurde, i super. O, siadają. Co? Hodowcy. Dwa. Że mają wyśmienitą tą prędkość, no i tak się zastanowić, skąd to się wzięło, ta prędkość u nich, nie? No to mi się zdaje, że to jest zasługa Maćka. Bo tak jak wspomniałeś, tutaj wytrenowane, bardzo dobrze wytrenowane. Konkursowych dużo. Dużo, dokładnie. I treningowych też. No dokładnie. A trening czyli mistrza przecież, nie? No tutaj my to przetestowaliśmy jeszcze z Maćkiem na swoich gołębiach, to też podobnie wygląda. Ale naprawdę są... Ponad 100 już jest, to zobaczymy tam. Popatrzymy. Przylatują. Cały czas tam chyba 124 czy 5 gołębi odbitych. Cały czas przylatują następne. Tu sobie wchodzą. Nie mamy jakiegoś takiego spektakularnych, że tak powiem, że po 20-30 przyleciały w takich grupach. Ale teraz, o, tam jeszcze nadlatuje następny. Z reguły przylatują takie po 1, 2, 3 w mniejszych takich grupkach. Wołasz je czy nie? No tak, ale on... O, i tam następne dwa. On chce je zawołać, one do niewoli już idą teraz. Nie? O, jeszcze następne, a to inne. Wosik. Nie, to są nie stąd. Tam za chwilę się festyn zaczyna, słyszymy.